Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 4 The Room. Ostatnio zbadaliśmy sobie tamtą długą odnogę. No na pewno się działo, jak nie widziałeś poprzedniego odcinka, to nie wiem co tu robisz, bo to się ogląda, powinno się oglądać po kolei. Więc co ty tutaj robisz? Obejrzyj poprzedni odcinek. A jak nie obejrzałeś jeszcze poprzedniego, to nie wiem czemu zaczynasz serię od środka, oglądaj po kolei, to będziesz wiedział o co chodzi. A tak to tak po łebkach to nie wiadomo czy przód, czy tył, gdzie góra, gdzie dół, więc uspokój się. Dobra, idźmy dalej, zobaczymy co jest w tych lokacjach, oby jak najmniej duchów, bo te duchy to już mnie naprawdę w każdej lokacji nasrali tych duchów i... Przyjemne to broń Boże nie jest. Dobra, najpierw musimy tutaj zdybić te komary, które latają, przerośnięte. Jeszcze słyszę jedną muchę, która tutaj lata. Przynajmniej... Gdzie to jest? Tam jest. Są plusy, przynajmniej jest to przeciwnik, którego da się zatłuc, nie? To jest jedyny chyba plus tego wszystkiego. Mamy energy drink, super. Nutrition drink to jest, no ale... Cały czas mówię energy drink, nie mam pojęcia dlaczego. Jakoś mi tak weszło to w mózg i cały czas mówię w ten sposób. Jakoś mi to bardziej pasuje, nie wiem. Szprycuje się energy drinkami. No to też jest jakiś plan. To jest jakiś plan. Wyższy plan do wyższych celów. Celów. Dobra. To tak. Tu są jakieś krwawe malunki. No nie widzę tutaj za bardzo nic więcej do podniesienia, więc raczej to wszystko chyba. Oby, mam nadzieję. Raczej tak. Na głównej drodze też nic nie ma, I jasne. To czyli taka pusta lokacja, dwa komary. Aha, czyli tu mamy... Tu gdzieś blisko jest? Bigo! Bigo! A one nie wyglądają trochę inaczej? Au, 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 au. Chodź tu. No, kurna mać! Biję go! Fajnie. Spróbuję typa utłuc, ale... Ma kuźwa mać piłę. Biegnę za nim, bo on może do mnie strzelać. Gdzie on jest? Chodź tu. No. Dostał. Dobij go. Jezu, jaki wnerwiający przeciwnik. Dobij go jeszcze raz. Jeszcze raz. Do skutku. Aż nie padnie. Zabierz mu w ogóle ten rewolwer i zabierz mu ten. Zabierz mu tą piłę. Czemu tego nie robisz? Dobij go. Dobij go. Zabij go. Utłucz. Jeszcze raz. Dostał. Musi dostać. Jeszcze raz. Do skutku. Póki mogę tego typa przesuwać, to powinienem móc go też zdeptać, ale... Nie rusza się. Ale ja nie jestem pewien, czy on nie żyje. Zwykle nie mogę przesuwać tych, co... Tych, co zabiłem. To wygląda mi na typa, którego nadal można jeszcze... Patrzcie, no mogę go... Mogę go przesuwać. Czy to tak miało być? Nie powinienem móc go totalnie zabić? A jak mu tak rypnę ostro? Coś dało? Chyba nie. Mówię, nie mogę go też dobić, co jest troszeczkę dziwne. Mam nadzieję, że on nie wstanie. Może tak, pójdźmy razem z nim. O! Boi się. Zaczęła się bać. Nie, no chyba jakby wstał, to by było chamskie, bo ten przeciwnik jest aż zbyt OP. Potrafi strzelać, podejść i piłą rąbnąć. Przebiegnijmy może po prostu. Jak wstanie, to będę zły. Miejmy nadzieję, że nie, ale on się będzie pojawiał, widzę teraz. Nie do końca pozytywna jest to myśl. Że koleś się może po prostu mi pojawiać teraz. Ciekawe, czy coś tu będzie. Jakiś przeciwnik? Znowu jest Jest torcz, że tak powiem. Tutaj było coś... Ej, to możesz przeczytać, halo. Dawaj. No. Możesz... Jest, możesz, dobra. John is still stuck in that round cell. I hope I read well tomorrow. Nie, znowu, nie mówi, że nie może czegoś odczytać, więc to jest dalej niepokojące. John nie, chyba utknął w tej celi. Utknął w tej celi. O, co to jest? Halo? To jest? O, srebrny nabój. Fajnie. Tu mamy na kolejne duchy. John utknął w tej okrągłej celi i mam nadzieję, że dobrze będę jutro czytał, bo to chodzi o to, że oni mają czytać chyba. To chyba tak miało działać. Tutaj mam w ogóle przejście na HP. Że oni mają czytać i w zależności od tego, co tu się dzieje. Aha, bo tu jest gałąź. Myślałem, że to jakieś dziwne bugi graficzne albo coś tu wyłazi. Oni mają czytać. Jeśli będą czytać dobrze, to będą nagrodzeni, a jeśli nie, to będzie masakra dla tych dzieci, bo to były dzieci więzione... Jaka jest poprawna forma? Nie mam pojęcia. Ale były uwięzione w tych celach, nie? W tym więzieniu, w którym my byliśmy. To o to chodziło. Dokładnie o to. No dobra. Przejdźmy sobie do ostatniej lokacji. Oby tu nic nie było, żadnych duchów. Co tu jest? Drinki i coś do podniesienia. Znaczy, no drink tam jest dalej, ale tutaj jest do przeczytania. O! 14. Udało mi się dobrze przeczytać. Byłem taki szczęśliwy. 21 sakramentów dla zejścia Świętej Matki było strasznie trudne. A to? Albo te drugie, nie wiem, które czytasz. Tamto. Jacyś ważni ludzie dzisiaj przyszli. Jeden z nich jest ucięte, nie mogę więcej przeczytać. Dobra. Powiedziała, że nie może więcej przeczytać, więc może to jest jakiś plus. Holy Flame, dobra. Może to jest jakiś plusik w takim razie, bo jeszcze nie może pewnych rzeczy przeczytać, więc to jest dobre, to mi się podoba. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Nutrition Drink, dobra. Ja się tak teraz zastanawiam, bo tu jest przejście na chatę, zaraz go użyjemy, ale to inna rzecz mnie zastanawia. Tu jeszcze jest coś na drzewie. Weź sobie przeczytaj, dawaj. Lektor. Dziękuję. 17. Ważna pani powiedziała, że moja mama śpi w Ashfield. Mam mamę też, jestem szczęśliwy. Chcę zobaczyć moją mamę. A gdzie jest właściwie Ashfield? Tutaj nie powiedziała, że więc trochę dupa. Gdzie ja mam ten medalion wetknąć? Sobie do dupy? Nie mam pojęcia. Będę musiał gdzieś poszukać. Ale to raczej poza kamerą, wydaje mi się. Bo to może być długie szukanie. Nie widziałem żadnego miejsca, gdzie mógłbym to wsadzić, więc to jest trochę problem. Istotny problem, bym powiedział. Nie wiem, mam nadzieję, że to się szybko rozwiąże. Ponieważ chcę przejść dalej w mojej eskapadzie. Dobra, zrzućmy sobie niepotrzebne rzeczy. Medalion zostaje. Czy jest coś w ogóle? 10 tych. No dobra. Jeden zostawię sobie. Silver bullety zrzucę. Może by zapisać. A może by spojrzeć sobie, czy tutaj czegoś nie ma. Może za drzwiami? What? Czekaj, czy to by znaczyło, że tu jest jakieś nawiedzenie? W tym miejscu? Jakiś płacz dziecka? Serio? A trochę creepy. Myślałem, że tylko telewizor jest moim problemem, ale widać, problem leży troszeczkę głębiej. Nie, jakieś dziecko słychać. Tylko skąd? Ja pierdzielę, no zrobiło się troszeczkę creepy już teraz w tej chwili. No. Dobra, zaraz, posłuchajmy. Zapisałem grę, więc mogę w zasadzie... Tu nie. Czyli to pod drzwiami coś. Chyba. Nie mam pojęcia w zasadzie teraz, bo mnie trochę skonfudowało to, tak nagle to usłyszałem. Chciałem podejść do drzwi, zerknąć, ale... Z prawej to słyszałem. Ale drzwi też coś jest, jakiś problem z tymi drzwiami. Może tak. Wezmę sobie Jedną świecę postawię przed drzwiami, może się przyda. Mamy jeszcze 3 w zapasie, więc może to nie będzie problem. I to jest tutaj, tak? O tu. Postawiłem świecę, mam nadzieję, że to nieźle. Chyba. Świeca się dogasa. Mam nadzieję, że zaraz zgaśnie i będzie wszystko dobrze. Możemy popróbować. Słuchajcie, zrobimy testów kilka, co? O, zaczęło coś przygasać. Telewizor zgasł. Zaraz, zaraz. Czy to, że postawiłem tutaj świecę, to znaczy, że tam telewizor przestał... Nawiedzenie telewizora przestało działać? Czy coś? Jak to ma działać? Nie mam pojęcia. A możemy już podejść do tych drzwi, czy nie? Możemy, czyli chyba coś zadziałało. Nie mam pojęcia, no. Jest cisza, więc chyba osiągnąłem to, co miałem. I guess so. A tu coś w kuchni, nie wiem, lodówka nawiedzona, będzie kłapać skrzynkami czy coś. Zlew nawiedzony będzie pluł we mnie wodą. Nie? To bardzo dobrze. A ta dziura? Coś się zmieniła w środku, czy nie? Basically no. Okej, a... Gdzie ja mam teraz z tym amuletem lecieć? Czekaj, no mam tylko tak, mam amulet. Aha, co jeszcze miałem sprawdzić? Miałem tu lalkę wyrzucić do Stasza i pokazać wam, co się stanie. Ja sobie od razu załatwię może te... Nie no, medalion mam. Wezmę sobie świecę na zaś. A zapiszę grę może na oddzielnym slocie, bo ja nie jestem pewien, czy ja dobrze zrobiłem, stawiając to świetnie. Ktoś puka do drzwi chyba, nie? Chyba tak. Tak. Posłuchajmy. Puka, czy mi się tylko wydaje? Czy to był po prostu ambient, który odpalił się przed tym, jak wszedłem w save'a i musiał się skończyć, bo to jest ambient kilku uderzeń, puknięć i musiał się skończyć. Dobra, nie mam pojęcia. Jakieś pukanie słyszałem chyba. Albo to mnie coś puknęło, nie wiem. Ale raczej coś słyszałem. I guess. Dobra, zrzućmy sobie na próbę tą lalkę i zobaczmy, jakie będą reperkusje negatywne. Tutaj powinny się pojawić nawiedzenia za chwilę. Znaczy za chwilę to może nie, ale powinny się pojawić. Nie wiem, połażę może trochę po tym apartamencie, może coś tu jest nowego? No, tu się nic nie zmieniło, nie widzę też żadnych nawiedzeń, bo z tego, co słyszałem, to właśnie te nawiedzenia mogą być w różnych miejscach. Nie tylko w pokoju dziennym. A, tylko nie wiem, kuźwa, kiedy ma się to nawiedzenie z lalką pojawić? Czy to ma być po czasie jakoś, czy coś? Oj, nie wiem. Myślałem, że to od razu wskoczy jakoś, jak zrzucę to, ale widocznie nie. Ktoś pukał? Czy mi się wydawało? Czy ja jestem głupi po prostu i mi się... Może mi się po prostu wydaje, że coś pukało, bo nic nie słyszę. Przed chwilą była wypalona świeca, więc też się nic nie działo, dobra. Jednak wczytam tą grę, bo nie wiem, czy ta zrzucona lalka teraz to już odpaliła event, który ma mi wywołać nawiedzenie. Wolałbym nie. Wolałbym nie zużywać więcej świec niż to jest potrzebne, więc w zasadzie po prostu sobie zapiszemy. Nie zapiszemy, tylko wczytamy. Przed wrzuceniem tej lalki. Nic nie słyszę, więc chyba jest git. Dobra, no to tak. Mogę to sobie na spokojnie zrzucić. I gdzie to wrzucić ten? Gdzie użyć tego dziadostwa? O tego. Coś ma się otworzyć w ogóle, czy coś? Ej, ja chyba pamiętam, gdzie to było. To było w skale. A co mam na myśli, mówiąc skalę? To było w... Jak wam to powiedzieć? Tam, gdzie były te skały wielkie, nie? Co nas ten duch ognisty gonił. Ja tam widziałem na tej dużej skale taki otwór okrągły. Taki, może nie otwór, slot. To trochę lepsze określenie. Slot okrągły widziałem. Jestem niemal pewien, że to trzeba wsadzić tam, bo nie mam innego pomysłu gdzie indziej. Także ja się z Eileen teraz cofnę do środka. Zostawię ją tam, no bo to jest niebezpieczne. Wolę sam na siebie obrażenia przyjmować, niż żeby ona dostawała. Także my się na szybko, mam nadzieję, wrócimy. Bez strat w ludziach i żeby ten Walter nadal tam leżał, albo żeby kuźwa nie leżał, ale... W każdym razie, żeby nie żył. Albo żeby nie żył, albo żeby... Nie no, wstał. Ja pierdaczę. Chodź tu, Eileen, chodź. Jesteś? Nie ma cię. To chodź. Dobra, super. Czyli ten Walter będzie tam łaził, tak? Nie jestem w stanie go normalnie dobić. Po ludzku. No trudno. Przynajmniej nie ma tutaj zagrożeń w kwestii duchów. To jest jakiś tam poniekąd plus. I mogłem, kurna, zapisać sobie dopiero tutaj grę. To wtedy bym miał... Dobra, ja na szybko pójdę, zapiszę. Ja wam to wytnę, ale pójdę, zapiszę. Żeby być na czysto, żeby się nie musieć wracać. Także chwila i zaraz będziemy kminić, pójdziemy do tego kamienia okrągłego, znaczy tego kamienia wielkiego i spróbujemy tam wsadzić ten medalion, cokolwiek. Eileen, słuchaj, bo ja nie chcę, żebyś ze mną lazła tutaj, więc ja w zasadzie muszę ci teraz zrobić lekki maraton. Chodź w tą stronę. Jak najdalej. Chodź, tutaj podejdź, na spokojnie, chodź, podejdź. A ja teraz tak, daję w rurę i nie dam ci się dogonić. Żebyś za mną nie polazła tutaj, dobra? Zrobimy tak? Bo chcę to zrobić samemu. Mam nadzieję, że mi się udało. Chyba mi się udało, bo nie słyszę jej. Dobra, jest git. Jezu kochany, ale dałem dupy, nie tędy się idzie! Kurna, płoty ją stawiali. Co to jest? Działki, ogrody działkowe? Wyprostuj kamerę. Jesus, nic nie widzę. Idź do przodu. Czekaj, gdzie jest ten kamień? To jest daleko? To jest nie następna, nie ta mapa, tylko następna jeszcze, dobra. Aha, tu było spokojnie, tam dopiero była masakra. Z tym typem. Nie, tutaj też były. Ja zapomniałem, że tu wszędzie teraz duchy są. I teraz czekaj. Nie, tu nie mogę tego użyć. Nie mogę tego użyć tutaj. Czy jest jakieś specjalne miejsce, gdzie ja mogę tego zacząć używać? Cały czas wiem, że tego medalionu używam, ale ja po prostu szukam, gdzie to użyć, tego okrągłego gówna. No myślałem, że przy tej... Tu, no ale... No nie. O, among the trash is a scrap of paper with something written. Tu jest jakaś notatka. To już minęło trochę, odkąd przybyłem do Silent Hill. Może tym razem spotkam diabła. Diabła? Devil? No devil. Ale kiedykolwiek tylko ja przybywam do takiego fajnego miejsca jak Silent Hill, naprawdę chce mi się pić, zawsze. Jasper Gain. Kojarzę Eda Geina, to był seryjny morderca, ale Jasper Gain? Tak nie bardzo. Dobra, ale nic tu nie ma w zasadzie. Czy tu coś jest? No tu jest coś napisane, ale nie mogę tego odczytać. Teraz nie ma tutaj chyba. Wcześniej wydaje mi się, że tu był duch, ale chyba tutaj teraz ducha nie ma. I guess, nie wiem. Czekaj, jest coś naskrobane w ogóle. Tam jest... Może tej tarczy to trzeba użyć tam? W tamtym miejscu? Kurna, już nie mam pojęcia. Cicho bądź, sam nie jesteś. Mam jeszcze jeden pomysł, gdzie można zastosować ten medalion. Czy tam medalion, czy coś. To ten talerz okrągły. Talerze zwykle są okrągłe, demon. No, na jakich ty już? Kwadratowych, trójkątnych, kuźwa. Halo. Może trzeba dać temu typowi po prostu ten... Nie. Raczej nie. No to skończyły mi się w tej chwili pomysły, co tu trzeba ogarnąć. Będę musiał chyba zajrzeć do solucji, zamiast się gubić, no bo ja wyszły mi pomysły. Ciężko stwierdzić, typowi też nie mogę nic zrobić, nic nie mogę mu pomóc. Dobra, słuchajcie ludzie, mam. Zajrzałem do solucji, jestem po prostu ślepy, myślałem, że tu nic nie ma, ale tu jest pochodnia. Można pochodnie, Holy Flame. Tu jest pochodnia, czy chcesz wziąć pochodnie? Tak, wezmę pochodnie. Item do wyekwipowania. Koniuszek, koniec może być zapalony ogniem, żeby rozświetlić ciemne miejsca. Zamocz w jakiejś oliwie tu, żeby to trwało jeszcze dłużej. Aha. Czyli musimy jakąś oliwę znaleźć albo coś takiego. To może być sensowne. Koleś będzie chyba po prostu łaził i mnie denerwował. Tak. Dobra, musimy spierdzielać jak najszybciej. Wiem, że psy i tak dalej. O Jezu, kochany, no nie, ten typ mi nie da spokoju. Autentycznie. Mam nadzieję, że tu go nie będzie. Przyjdzie tu? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. O, tam tego nie czytałaś jeszcze? Boba nie ma. Nikt mi nie mówi, co się dzieje. Aha, tutaj nie możesz przeczytać, czyli spoko. Czyli to dobrze, tylko widać tylko niektóre... Tylko niektórych rzeczy nie możesz przeczytać, a niektóre możesz. No dobra, to mogę po prostu tą pochodnię sobie teraz rozświetlić, ale podobno jakąś oliwą mam to nasączyć, żeby to trwało dłużej, żebym mógł dłużej chyba... żebym mógł dłużej ten ogień chyba trzymać, o to chodzi. To postaram się to jakąś oliwę znaleźć, bo chyba o to chodzi. W solucji przeczytałem przy okazji, że tu jest jakiś kanister powinien być do znalezienia, tylko nie wiem, czy to gdzieś tutaj, czy... A raz się okaże, zaraz zerkniemy. Nie mam pojęcia, czy to było w tym miejscu, czy to było gdzie indziej. Tu jest dużo takich pierdoletów, więc może to tu jest. Telefon mi zleciał na podłogę. Słuchajcie, bad bet, że tak powiem, bo kanister nie jest tutaj, tylko kanister jest oczywiście w chacie. Zapomniałem, że tam to jest. Faktycznie, na chacie jest ten kanister. Możemy chyba tam nasączyć to oliwą i wtedy będzie to dłużej trwać, czy coś w tym stylu. Zaraz zerkniemy to sobie przez to. Wróćmy się na chatę. Mamy klasyczny, dosyć duży postęp, więc myślę, powrót teraz i szybki zapis nie jest taki zły. Muszę teraz na bieżąco zapisywać, bo muszę uważać na... Well, that's different. No jeśli to nie jest nawiedzenie, to nie wiem co to jest, ale to jest nawiedzenie. Okej. Zaraz się tym zajmiemy. Aha, tam też jest grzyb. To jest też nawiedzenie, czy... Nie mam pojęcia, bo to... Było tam, jest tu. Ciekawe. Dobra, przejdziemy sobie może tędy w takim razie. Żeby nie kusić losu. Zapiszmy sobie na szybko, żeby nie zużyć... Bo nie chcę tam przechodzić obok tego, bo nie wiem, czy nie zacznie mi jechać amuletu. Medalionu w sensie. Z jakiś grzyb, kuźwa mać? No ja nie wiem sam. Wezmę sobie na zaś... świczkę i może jak tam podejdę, to trzeba będzie ją postawić, ale... Jeszcze moment. Musimy najpierw się rozpatrzeć w terenie, bo najpierw był zapis. Tak. Świczka. No, grzyb znika, więc to chyba o to chodziło. A jednak dobrze, że tych świeczek jest dużo. A to ma całkowicie zniknąć, czy to miało się cofnąć, czy coś? Nie wiem, to się zaczęło cofać, ale... Nie widzę, żeby to miało całkowicie zniknąć, a to chyba o to chodziło. Nie no, robi się coraz mniejsze. Świeca do gasa, ale robi się coraz mniejsze, więc to chyba jest dobrze. I chyba jest po robocie już, tak mi się wydaje. Świeca dogasła, a nawiedzenia nie ma. Jest! Zadziałało fajnie, dobra, dziękuję. Okej, zużyliśmy, spoko. I teraz tym to trzeba nasączyć tam. Zerknijmy sobie, jak to działa jeszcze na szybko. Czekaj, czekaj, tu jest kanister przecież. No właśnie, wypełniony... O. Teraz jeśli zapalisz... to zapalisz pochodnie, będzie się dłużej palić, czy coś w tym stylu. No dobra, fajnie. Zastanawiam się tylko, czy to nie ma jakiegoś, że im częściej wracam do pokoju, tym więcej jest nawiedzeń. Chyba to tak nie działa, nie? Jest ograniczona ich ilość. Musimy jeszcze w sypialni tego grzyba ze ściany zlikwidować. Nie pamiętam, ile mam tych świec białych, ale mam nadzieję, że mi starczy ich. Nie no, miałem... Teraz powinienem mieć chyba jeszcze 3, albo jeszcze 2. Albo to, nie wiem. W każdym razie dobrze, że się wtedy wróciłem w tym metrze. Nie? Dobrze, że się wtedy wróciłem. I podniosłem tam to białą świecę, bo podejrzewam, że mogłoby być licho, gdybym tego nie zrobił. Czy tu jest jakieś holy candle? Tutaj chyba nie było. Ale pamiętam, że tam była studnia. Tam w sensie... Tamtą stronę, ale ja tam pójdę bez Eileen. Klasycznie dlatego, że tam jest Walter i tam są psy, które wszystkie chcą mnie zabić. Więc dobrą opcją będzie po prostu pójście tam samemu. Albo podbiegniecie szybko do tej studni, nie wiem, wzięcie to, co trzeba z tej studni i wtedy ogarniecie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to zrobimy. Nie mam pojęcia, jak to rozwiążemy. Ale jakoś to trzeba będzie załatwić. Dobra. Myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek, ponieważ myślę, jest najwyższy czas. Nie wiem, ile ten odcinek trwa, tamten też nie wiem, ile trwał. Oba materiały mają po 40 minut. Nie wiem, jak ja to potnę. Mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego sensownego. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.